27 lipca w restauracji u Mikulskich w Wiązownie odbyło się spotkanie z panią Zofią Pilecką-Optułowicz, córką rotmistrza Witolda Pileckiego. Od 2 lat organizuję w Zajeździe u Mikulskich różne imprezy, na które zapraszam ciekawe osoby. A ponieważ jestem skarbnikiem w Komitecie Budowy Pomnika Pułkownika Kuklińskiego w Wiązownie, a Inka Siedzikówna, rotmistrz Pilecki i pułkownik Kukliński to są przykłady polskiego Hioba, czyli ludzi, którym odebrano wszystko, łącznie z honorem, z pamięcią. Próbowano wymazać przez wiele, wiele lat i pokazywać nieprawdę. Stąd pomysł właśnie taki, żeby zaprosić panią Zofię, która jest żywym świadkiem historii, ponieważ pamięta, wie, zna swojego ojca, bardzo go kochała i w sposób żywy i naturalny potrafi opowiadać o swoim ojcu, jak państwo słyszeliście. Panie Tadeusz, proste pytanie. Dla pana osobiście jest rotmistrz Pilecki? Jednoznacznie dla mnie jest człowiekiem wielkim, jest bohaterem Polski, chyba największym, współczesnym przynajmniej, człowiekiem, który dokonał rzeczy niebywałych w swoim życiu, zarówno w czasie okupacji niemieckiej, jak i sowieckiej. Niewątpliwie wzór do naśladowania, przede wszystkim dla młodzieży. I zasługuje na szczególne miejsce w historii, a w naszych sercach. Spotkanie zakończył koncert polskiego rapera Tadka Polkowskiego.